Maryja, Twoja czuła matka, moje drogie dzieci, wzywacie mnie, módlcie się za nas grzeszników, ale potem natychmiast zapominacie o swojej prośbie. Ja jednak nadal modlę się za Was. W przeciwnym razie diabeł napadłby na moje dzieci. Pamiętajcie, moje dzieci, że bez wzywania naszych imion zawsze bylibyście w szponach szatana. Wiecie teraz z całą pewnością, że czasy, w których żyjecie, są ostatnimi i że jeśli nie powierzycie się Jezusowi i Jego Najświętszemu Ojcu, będziecie podlegać mocy szatana, a piekło będzie waszym mieszkaniem na zawsze. Modlę się za was, ale wy starajcie się nie odwracać od Jezusa swoimi grzechami. Módlcie się i żałujcie za wszystkie chwile, w których zapomnieliście o Bożej miłości. Nadchodzące dni będą coraz trudniejsze i tylko polegając na nas, możesz żałować za zło, które wyrządziłeś i prosić o przebaczenie. Staram się prowadzić was ku dobru, ale wielu, zbyt wielu z was odwraca się ode mnie, by czynić destrukcyjne dzieła. Pokój między wami zniknie i w ten sposób diabeł znajdzie wasze złe serca otwarte dla niego. Moje dzieci, dobrze wiecie, że są to czasy ostateczne, więc starajcie się je przeżyć w łasce Bożej, aby zasłużyć na życie wieczne. Kocham was i będę wam pomagać, dopóki żyjecie na ziemi, ale wy ofiarujcie mi wasze serca. Błogosławię was, wasza czuła matka.